Πόσο το κουκουλάδι σέντια κάλος. Νο. Latają po tych stołówkach, gdzie by się co dało, gdzie by co. Z kościoła katolickiego i oni się czasem potrafią zachowywać jak potwory. W jakim sensie? Że jak już jednego zabiją, pobiją, bo tak to pod kościołem z nożem latają, no to oni się już do niego nie przyznają. I tak po prostu zakład opieki społecznej pochowa na koszt państwa, no i tam do worka czy do trumny, nie wiem, ale mówią różnie sami. Przecież ja nie jestem świadkiem tego, ja jestem świadkiem Jehowy, a nie, żebym miała po mszach chodzić, jak oni się tam patrzeć, jak oni się tam wykańczają. Dopiero sędzia Kalosz nie chodził o laskach, teraz chodzi o laskach, jeszcze będę wychodziła, teraz to jeszcze się z nim być może spotkam, proszę Państwa. To jest taka klika wariatów, którzy chodzą po stołach, wyżerają, wypijają i tak aż jak się czego tego uwolni czasem, to muszą uwolnić się od problemu i od tej głupoty, od żebraniny takiej, ja wiem, to ciągle żebrzą, żeby tam się dostać, żeby siedzi sędzia Kalosz, no. No, żeby wiesz, no. To nie on, to nie on. Myślałem, że to jest on. To... Także tu siedzi, tu. Także dobrze, Państwa, gdy nadaje nasz euro, Barbie Baby Langstrom Extra. Taki, wiesz, człowiek sobie też, to dużo ludzi po studiach jest w Warszawie, bo przecież oni, żeby być kimś, ważną osobą, ważną jednostką, salcesony, to one muszą być, proszę Państwa, po studia, te salcesony mazowieckie, stołecznego miasta Warszawy. One, oni wszyscy muszą być po studiach. Radio Concita, nasze radio. I że w ogóle Tok FM Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Właściwie do tego Eurobank mogę iść, proszę Państwa, tu na piechotkę, bo to 200 metrów, to po co? Przecież jesteśmy ludźmi, mamy nogi. I po co nam te autobusy i samochody wszelkie, no bo Państwo zobaczą, tutaj to nic praktycznie nie jedzie. Chyba, że czasem, bo ja widzę, że ulica taka jakaś świeża, nie wydeptana jeszcze, na której to się nic nie dzieje. Do Hanki nie będziemy zaglądały, bo ta galeria, przyznam się szczerze, albo jakby znowu Breżniew siedział, ale to nie on, przecież tamten jest czarny, raczej widzieliście Państwo. Proszę Państwa, ta galeria tak nisko spadła u tej Hanki Gronkiewicz, że tam był raz wernicarz, przyszli, wyszli, poszli, się rozeszli, o tu.